Cześć, chciałbym Wam dzisiaj przedstawić nowy zakup. Jest to czajnik firmy Quechua, model MH500. I tak, czajnik jest wykonany ze stali nierdzewnej inox 18 łamane na 8 typ 304. Waga tego czajnika to 340 gram. Jeszcze sprawdzimy na wadze, czy ta wartość się potwierdza. No, tutaj pokazuje 370 gram, tak więc o 30 gram więcej niż podaje producent. Cena tego czajnika wyniosła w Decathlonie 39,99. I teraz tak, czajnik ten możemy używać na kuchenkach zwykłych i nad ogniskiem. Tutaj widzimy ergonomiczny składany uchwyt. Dzięki temu uchwytowi możemy sobie powiesić czajnik nad ogniskiem i później go bezproblemowo zdjąć. I tak, czajnik jest wykonany z takiego metalu, który nie reaguje z żywnością. Na czajnik dostajemy 5 lat gwarancji. Rozmiary czajnika to 10 cm na 15. I tak, 10 cm na 15, tu się zgadza. I zrobimy sobie jeszcze test. Mam tutaj pół litra wody i kuchenkę gazową. Odpalimy kuchenkę i zobaczymy, w jakim czasie podgrzeje się w tym czajniku woda. Tak, wlewamy pół litra wody. Odpalimy kuchenkę. I włączymy stoper. Woda zaczyna nam się powoli gotować. Dobrze, tak więc wodę mamy zagotowaną. Wyszło nam 8 minut i 28 sekund. Zdejmujemy czajnik, wyłączam kuchenkę. Dziubek do nalewania jest dosyć wąski. Niektórzy uważają to za wadę, ale ja uważam, że to jest lepsze rozwiązanie, dlatego że możemy precyzyjnie wcelować nawet w bardzo wąską szyjkę butelki.
i nie będzie z tym żadnego problemu. Okej, no to dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że recenzja Wam się spodobała. Ja osobiście polecam ten czajnik, bo naprawdę jest bardzo kompaktowy i wygodny. To dzięki i do zobaczenia. Cześć.